Żona mówi, aby czytać córce przed snem dużo książek. Coś, co pobudzi jej wyobraźnię. Sprawi, że stanie się ciekawa świata i dostrzeże wartości w drugim człowieku. No i ostatnio przeczytałem jej Wielki Reset Klausa Schwaba. Jest Reset. Stary, dobry magazyn o grach komputerowych, który wychował całe masy współczesnych Polaków po 40. Natomiast to jest Wielki Reset. Współczesna książka, która bardzo przystępnie opisuje, jak wychować sobie wszystkich ludzi na całej planecie. W Wielkim Resecie, podobnie jak w każdym szanującym się filmie dla dorosłych, cała akcja zaczyna się na imprezie. Raz do roku w małym miasteczku Davos odbywa się mała, zamknięta dla plebsu impreza o nazwie Światowe Forum Ekonomiczne. Jeśli kiedykolwiek czułeś się niepotrzebny, to wiedz, że w Davos spotykają się ludzie, którzy zniszczyli własne ekonomie i zastanawiają się, jak naprawić własne ekonomię. No i z punktu widzenia przeciętnego zjadacza chleba, idzie im to wszystko nie za dobrze. I wcale nie dlatego, że aby ten chleb dalej przeciętnie zjadać, trzeba zwyczajnie zarabiać więcej kasy. Przeciętny zjadacz chleba po prostu zauważa, że od blisko 3 lat, dzięki ludziom spotykającym się na Światowym Forum Ekonomicznym, świat zrobił się wyjątkowo drogi, popsuty i nieprzyjazny. To właśnie w Davos zaproponowano politykę Build Back Better, a więc pomysł, aby wszystkie zniszczone wirusem gospodarki odbudować jako większe i potężniejsze, lepsze. I jak dotąd każdy kraj, który przyklasnął Build Back Better, ma wyłącznie fatalne wyniki gospodarcze. Ma też dwucyfrową inflację i mocno obniżony poziom życia. No i jeśli taki jest cel programu Odbudujmy Lepsze, to nie chcę wiedzieć, co w słowniku Davos oznacza gorsze. No ale strasznie się cieszę, że czytam córce do snu ten Wielki Reset. Dowiedziałem się z niego przynajmniej, że świat ubabrany od 3 lat w wielkiej brązowej kupie to żaden przypadek. Swoją drogą, ludzie wydają 1000 złotych, aby wróżbita Maciej albo wróżbitka Iwona powiedzieli im, co czai się za rogiem. Tymczasem pod nosem mają książkę, która powie im dokładnie to samo, tylko bardziej dokładnie i za dychę. Aha, no i ta książka to żadne science fiction. Napisał ją typ, który imprezę o nazwie Światowe Forum Ekonomiczne własnoręcznie rozkręcił i od 50 lat regularnie jej przewodniczy. Ten gość to DJ Schwab. Mówię DJ, bo kiedy on gra, to przywódcy wszystkich krajów bez wyjątku tańczą do jego muzyki. Popatrzcie przez chwilę na tego gościa. Wypisz, wymaluj, typ wygląda jak finałowy przeciwnik z dowolnego szpiegowskiego serialu, gry albo filmu. Tę książkę Schwab też napisał językiem oraz tonem nieznoszącym sprzeciwu. Napisał tę książkę jak ktoś, kto doskonale wie, że zawsze ma rację. No podobnie jak w 39. Schwab ma zawsze rację. Tak jak w tym kawale o mężu, który zawsze ma rację. Znacie ten kawał, nie? Nie znacie? Mąż zabrał swojej byłej żonie wózek inwalidzki. No i miał rację, że któregoś dnia wróci do niego, czołgając się. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Paysend. Serwis, za pomocą którego wysyłacie pieniądze z jednego końca świata na drugi koniec świata dosłownie w kilka minut. Przykładowo, jeśli Mariola jest w Wielkiej Brytanii, ciężko pracuje przy zdjęciach do Instagrama, a ja na przykład w tym czasie ciężko włóczę się po Polsce, próbując zapomnieć o bezrobociu, to 3 uderzenia w ekran telefonu i jej zapomoga finansowa natychmiast ląduje na moim koncie. I z doświadczenia wiem, że Mariolka woli taki przelew wykonać szybko na telefonie, zamiast przez 20 minut jechać do najbliższego banku, kolejnych 20 minut stać w kolejce, chociaż Mariola rzadko kiedy stoi w kolejce, a następnie przez 5 minut zlecać pani w okienku zagraniczny przelew. Paysend dodatkowo umożliwił opłacanie przelewów międzynarodowych i krajowych za pomocą aplikacji Google Pay i Apple Pay. No więc jeśli chcielibyście wysłać pieniądze mamie, babci, cioci, siostrze, to ich konta na Paysend możecie od tej pory zasilić poprzez Apple Pay albo Google Pay. Aplikacja dodatkowo sama wypełni za was wszystkie podstawowe dane, więc obawiam się, że szybciej i sprawniej takiego przelewu po prostu nie da się już zrobić. Dodatkowo do każdego konta otworzonego poprzez aplikację Paysend aktywować można 2 karty. Wirtualną, dostępną od ręki w samej aplikacji, oraz plastikową, którą fizycznie można płacić za zakupy w sklepach. Po więcej szczegółów zapraszam was do linku w opisie, a także odsyłam was na Instagram Paysend, gdzie znajdziecie odpowiedzi na każde trudne pytanie. No ale wracając do książki, już na samym wstępie Klaus Schwab uspokaja wszystkich bardzo ciepłym zdaniem. Tu może zacytuję. Wielu z was często zastanawia się, kiedy wszystko wróci do normy. Krótka odpowiedź brzmi: nigdy. Kiedy ktoś tak ciepło zaczyna książkę, to wiem, że świat jest w dobrych rękach. Wielki Reset zrecenzować można jednym zdaniem. Kilka obrzydliwie bogatych osób chce cofnąć resztę ludzi do epoki robala jadalnego. Najlepiej pozamykać wszystkich w jaskiniach i cały ten proces pilnie monitorować. Wszystko po to, abyś mniej pracował, mniej zarabiał, mniej podróżował, mniej jadł, produkował mniej śladu węglowego i zużywał mniej energii. No i ktoś tam w tłumie krzyknie: nie damy się! Jest nas więcej! Ktoś inny powie, że to niewyobrażalne, aby kilkoro najbogatszych osób na świecie decydowało o tym, co jest najlepsze dla 7 miliardów pozostałych. No i spoko, ale
Ostatnie 3 lata dobitnie pokazały, że mamy na świecie ogromną przewagę osób, którym po prostu wygodnie jest słuchać rządowych poleceń i ze spokojem przyjmować do wiadomości, co wolno im robić, a czego nie wolno im robić. Tym ludziom nawet kiedy pod nos podstawisz dowód nieczystych intencji rządu, jak choćby tajne SMS-y byłego brytyjskiego ministra zdrowia, czy nawet tajne zdjęcia z lockdownowych imprez, to oni natychmiast kwitują to słowami. Każdy jest człowiekiem, okej? Okay? Każdy może się pomylić. Człowieku, jest 2023, odpuść już z tym wirusem. Było, minęło, trzeba iść naprzód. Żyjemy w czasach do tego stopnia bezczelnych, że z wrogimi intencjami nikt już nawet się nie kryje, a czasem spisuje je nawet w formie książki. A ty przestań się mądrzyć, bo jesteś szurem. Czytając tę książkę dochodzę do wniosku, że jedną rzecz wielki Szwab dobrze sobie zaobserwował. Ta straszliwa pandemia pokazała mu, że przynajmniej połowa osób we współczesnym świecie zwyczajnie chce być rządzona. Tak po prostu. Natomiast druga połowa chce być zwyczajnie zostawiona w spokoju. Problem polega na tym, że ta połowa, która chce być rządzona, chce, aby ta druga połowa, która chciała być zostawiona w spokoju, także była rządzona. No i osobiście do dziś jestem zdziwiony, ile po tym świecie pełza zombiaków. Nagle okazuje się, że świat zamieszkuje ogromna masa ludzka, która na żaden temat nie ma żadnego zdania. Panie, niech se będzie, co ma być. Po co walczyć o wolność, skoro nie każdy chce być wolny? Jeśli COVID-19 miał być egzaminem, jak zachowa się społeczeństwo, to w oczach Klausa Schwaba zdaliśmy go śpiewająco. Bez gadania oddaliśmy wolność, pozbyliśmy się praw człowieka i z radością założyliśmy maski, których niektórzy z nas nie ściągają do dzisiaj. Zawsze wydawało mi się, że niektóre narody świata są od siebie dużo bardziej zróżnicowane. Zawsze wydawało mi się, że na przykład Grecy są totalnie inni od Szwedów, że Szkoci są inni niż Nowozelandczycy, że Amerykanie i Kanadyjczycy jadą zupełnie dwoma różnymi torami. A tu proszę, dokładnie wszyscy bez popitki łyknęli tą samą narrację. Twój Szwab jest teraz z ciebie bardzo dumny. To, co ta książka bardzo dobrze robi, to pomija pojęcie wolności. Wolność nigdy nie jest ofiarowana. Wolność zawsze trzeba sobie wziąć siłą. Według DJ Szwaba świat na tym etapie nie jest doskonały. A nie jest doskonały, bo państwa zachowują się jak statki rozproszone po wielkim morzu. Każdy płynie w nieco innym kierunku i każdy nadaje na trochę innych falach. Kiedy przyjdzie duży sztorm, to całe to towarzystwo potopi się jedno po drugim. I ostatecznie nie będzie czego zbierać. Bądźmy wszyscy jedną wielką zjednoczoną gospodarką, tak jak Chiny, tłumaczy spokojnym, nieznoszącym sprzeciwu tonem głosu Schwab. Bądźmy wielkim statkiem, którego nic nie zatopi. Rządy wszystkich krajów działające jako władza centralna to podstawa, aby w przyszłości uporać się z takimi problemami jak zmiany klimatyczne, mega inflacja, niestabilne waluty, czy te, no... przyszłe pandemie. Czytając tę książkę, mój wewnętrzny szur zaczyna nawet wierzyć, że COVID zrobiony był po to, abyśmy na własnej skórze przekonali się, jak niedoskonały jest świat, który nie jest światem Klausa Schwaba. Jako cywilizacja przetrwamy tylko wówczas, kiedy wszystkie kraje będą miały centralnie sterowaną gospodarkę zarządzaną przez rządowych ekspertów. No więc 3 rzeczy nie do końca kupuję. A jak się dokładnie zastanowić, to nie kupuję ich w ogóle. Po pierwsze, przez ostatnie 3 lata słowo rządowy ekspert stało się równoznacznikiem słowa klaun cyrkowy. A miejsce klauna jest w cyrku. Tak jak miejsce beneficjarza jest w zatrudniaku. Po drugie, nie do końca kupuję tę historię o wielkim statku, który dzięki ogromnej masie i stabilności przez wszystko się przebije. Schwab, podobnie jak 3/4 świata, przespał ten moment w filmie Titanic, w którym jak już taka maszyna idzie na dno, to wraz z nią topi się dosłownie każdy. Każdy oprócz brzydkiej Rose. No i po trzecie, chyba już nigdy nie znudzi mi się cytowanie słów Thomasa Sowella. Nie ma na tym świecie niczego głupszego ani groźniejszego od ludzi, którzy nie płacą ceny za podjęte decyzje. Swoją drogą, jeśli ten człowiek, Thomas Sowell, nadal nie będzie cytowany na wszystkich uniwersytetach, we wszystkich krajach, to będzie to oznaczało, że celem nauki jest przyuczanie ludzi do zawodu owcy. Wizja świata, jaką proponuje w swojej książce DJ Schwab, nie różni się jakoś znacząco od tego, jak od wieków literatura opisuje wojnę. W Wielkim Resecie centralne dowództwo siedzi sobie bezpiecznie w bunkrze i wymyśla plany. Natomiast cywili rekrutuje się po to, aby ginęli dla dobra sprawy. Aha, czekajcie, no i teraz najlepsze. Zupełnie tak jak we wszystkim, tak i tu, lewa strona internetu, lewa strona prasy, telewizji, a także lewa strona polityki uważają, że tylko szury dopatrują się w tej książce jakichś teorii spiskowych. Po czym wy w ogóle wnosicie, że ta prawie 300-stronna lekturka to jakikolwiek spisek? To, że napisał ją Klaus Schwab, a więc człowiek, który uważa, że Ziemia jest przeludniona, to jedynie czysty przypadek. Ma tylko lekko złowieszczy tytuł. Czy na pewno my, lewa strona i wy, płaskoziemcy,
Czytamy tę samą książkę? Tylko szury w Wielkim Resecie doczytają się takich teorii spiskowych jak wyludnienie planety wirusem, tak aby łatwiej było ustanowić jeden wielki światowy rząd, celebrowanie Chin jako najpotężniejszej gospodarki świata oraz Chińczyków jako narodu wybranego, który łatwo wykonuje rozkazy. Aha, zapnijcie pasy, bo doszukałem się w internecie nawet człowieka, który w obronie tej książki użył następujących słów. Gdyby Wielki Reset był spiskiem, to w dobie szybkiego dostępu do informacji zostałby bardzo szybko zweryfikowany przez internet. Dobra, stop. W tym miejscu totalny brak zgody. Internet to akurat od 3 lat staje na głowie, aby pokazać, że Księżyc ma też tą drugą stronę. A to, że jej nie widać, nie znaczy, że jej tam nie ma. W dobie internetu każde pytanie podważające dziwną politykę rządową zamyka się w szufladce o nazwie teoria spiskowa. To? To jest o nowym porządku świata? Teorie spiskowe opowiadasz. W dzisiejszym świecie złym nie jest facet, który o swoich zamiarach pisze książkę. Zły to jest ten, który tę książkę czyta na głos i próbuje publicznie naświetlać znalezione w niej odniesienia. Pewien beneficjarz robi film o wycieku prywatnych wiadomości byłego ministra zdrowia. Tych wiadomości było w sumie 15 000, więc beneficjarz do swojego programu wziął zaledwie kilka. Oryginalny ten konfitura też za bardzo nie był, bo sprawę wycieku rządowych SMS-ów poruszyły swego czasu wszystkie brytyjskie media. Szczęśliwie beneficjarzowi przycięto na tym filmie zasięg, bo po głębszej weryfikacji przez znany serwis wideo, klip okazał się społecznie szkodliwy oraz szerzący błędną informację. No, film okazał się szurowski w sensie. Wiadomości ministra co prawda wyciekły i niosły za sobą przekaz rzucający nowe światło na to, co w Wielkiej Brytanii naprawdę się od Janie pawliło. Ale mówienie o tym głośno na portalach społecznościowych jest wysoce niewskazane. Kiedy czytam tę książkę, to co chwilę przypomina mi się słynny cytat Franka Zappy. Iluzja wolności będzie trwała tak długo, jak długo opłacała będzie się ludziom, którzy tę iluzję tworzą. Kiedy koszt utrzymania iluzji stanie się zbyt wysoki, sceneria zostanie rozebrana, kurtyny zostaną odpięte, a stoły i krzesła pochowane. Na końcu zobaczysz jedynie ceglastą ścianę na tyłach teatru. Ja nie jestem żadnym teoretykiem spiskowym. Bliżej mi do teoretyka coś tu nie gra do tego stopnia, że aż zbyt nachalnie rzuca się w oczy. Książka Wielki Reset wyraźnie udowadnia, że potrzebujemy dużej ilości nowych teorii spiskowych, bo wszystkie dotychczasowe teorie spiskowe okazały się jedynie spoilerami. Wymień jedną dobrą rzecz, którą rząd twojego kraju zrobił dla obywateli twojego kraju w ciągu ostatnich 3 lat. Spokojnie, ja mam czas, na odpowiedź mogę zaczekać. Sam fakt, że ta książka istnieje, pokazuje nam, że światem od dawna rządzi polityka dwóch standardów. Kiedy globaliści jawnie pokazują nam swoje plany, a nawet spisują je w formie książki, to mówi się na to strategia. To jedynie projekcja, symulacja, przypuszczenie, wizualizacja. Natomiast kiedy zwykli ludzie na temat tych przypuszczeń zaczynają zadawać pytania, to te pytania nazywa się wówczas teoriami spiskowymi. Po czym poznać, że w mediach społecznościowych mówisz prawdę? Po tym, że pod twoją wypowiedzią społecznościowe media natychmiast umieszczają adnotacje. Fact check. Swoją drogą, we współczesnym świecie ten fact check zawsze ostro mnie bawi. Ludzie, którzy uważają, że mężczyzna może zajść w ciążę, stoją na straży prawdziwości wypowiedzi w internecie. Już sam fakt, że tego typu konferencje jak Światowe Forum Ekonomiczne w ogóle istnieją, a pomysły wymyślone przez niewielu przekładają się na nakazy dla wszystkich, daje trochę do myślenia, nie? Znaczy, daje do myślenia tym, którzy myśleć chcą. Nikt nigdy nie wmówi mi, że to wirus zniszczył ekonomię. To ludzie, którzy co roku przyjeżdżają na te konferencje, a następnie tańczą do muzyki Szwaba, jednomyślnie zniszczyli ekonomię. Aż strach pomyśleć, że ci sami ludzie od 3 lat głośno brzęczą, że pora już na odbudowę. Nawet poza tą książką Klaus Schwab nie kryje się z tym, że nowy świat będzie bardziej agresywny. We have to prepare for a more angry world. Nie może być po prostu przyjazny ani taki, w którym człowiek dobrze się czuje. Musi być jeszcze bardziej agresywny. No więc jeśli mówi to ktoś, kto wygląda jak psychopata, kto brzmi jak psychopata i często nawet przemawia jak psychopata, to historia podpowiada, że ten człowiek musi być po prostu ze szczerego serca filantropem, zawsze mającym na uwadze etyczne standardy ludzkości. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, mówi Klaus. Jeśli ma być szczęśliwy, nie mając niczego, to dlaczego autor tej filozofii nadal ma wszystko? Tu ponownie z mocnym butem jako odpowiedź wchodzi Thomas Sowell. Tomasz wyraźnie zaznacza, najbardziej podstawowe pytanie nie brzmi, co jest najlepsze. Najbardziej podstawowe pytanie brzmi, kto decyduje, co jest najlepsze. A o tym, co jest dla nas najlepsze, decydują tańczące kukiełki Schwaba. Kukiełki, które mocno wierzą w to, że my jako ludzie mamy ogromną tolerancję na agresję oraz piekielnie szybko postępującą amnezję. Individuals are allowed to make their own choices. There may be all sorts of different reasons why someone is hesitant to get vaccinated. There's no more excuses to not get your shot. And therefore, while not forcing anyone to get vaccinated, enforcement measures in place will make sure that everyone is vaccinated. Hej kukiełki,
Jest pewna część społeczeństwa, która pamięci nigdy nie straciła i nigdy wam tego nie wybaczy. I wcale nie dlatego, że nigdy nie powiedzieliście przepraszamy, tylko dlatego, że nigdy nie przestaliście kłamać. Na żadnym etapie mojego 22-letniego życia nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek głosował na łysego dziada, który decydował będzie o kierunku rozwoju świata. I na bank nigdy nie głosowałem za światem w wersji DJ Schwab, bo świat Klausa Schwaba, aby działał, nie potrzebuje ludzi. Świat Klausa Schwaba, aby działał, potrzebuje niewolników. Hej patroni! Film obejrzany, książka przeczytana, Klaus zapamiętany? Mam nadzieję, że nie. Jak zawsze dziękuję wam za finansowanie tego kanału. Gdyby nie wy, musiałbym po prostu więcej zdzierać z Marioli. Skubana kasę ma, ale nie da, bo gdzieś ukrywa. A prezesami Benefitu, prawdziwymi dyrektorami Szkolnej Świetlicy w tym miesiącu okazali się Łukasz & Karol, Roof Done Right LTD, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, fototapetydruk.pl, Jarosław Góra, Adam Pietura, Grzegorz Włodarczyk, Paweł Gruca, Janusz Pazgan, Mariusz Haczkiewicz oraz Anna Jakubowicz. Specjalnie dla was nowoczesny suchar dnia. Przepraszam, każdy ma prawo się pomylić. Powiedział ksiądz, odkładając karła na miejsce. Do następnego!